Serio? Myślałem, że tym razem mi podniesiecie poprzeczkę. Przypomnij mi, żebym się już nie zgadzał na twoje propozycje. O, racja! Bo zrobienie ćwiczeń z zaskoczenia to przecież taka trudna robota. Tak, tak. Bo nie mam co robić, tylko zbierać grupkę wojska, żeby ci mogło spuścić. Jak na razie wykonujesz tylko pierwszą część tego, co powiedziałeś. Tristan! Chyba wybranka serca idzie. To nie jest moja wybranka. Jeszcze. Chodźcie już. Co tu się działo? Tu? Nic. Nie gadaj, że znowu kazałeś robić sobie te śmieszne treningi z zaskoczenia. Pogadajmy o czymś innym. Nadal duma urażona po tym, jak Mireja ci dokopała. Ona mi nie dokopała. Kto wam takich bzdur naopowiadał? Nikt nie musiał. Wystarczyły siniaki na ciele i podbite oko. Nadal wnioskuję o zmianę tematu. No dobrze, dobrze. Lucja wrócił z misji? Nie, już 2 tygodnie go nie ma. Nie wiedziałem, że ta wyspa może być tak obszerna. Jeszcze dużo o niej nie wiemy. Od kiedy twoi rodzice panują i tak wiele rzeczy zostało wyjaśnionych?
Na przykład to, że dziadek okazał się tyranem. Jednak wojny mogą wpłynąć pozytywnie na wyspy. A to akurat zasługa twego ojca. Ja wtedy do niego, że nie ma opcji, to on ma posprzątać. Zdajesz sobie sprawę, że skończyło się tak, że ja musiałam? Problemy kucyków. Mówiłam, żebyście zostali tutaj, a nie tułali się po świecie. Monty sam chciał. Zresztą, od kiedy jest spokój na wyspie i nie ma się o co bać, to nie widzę przeszkód. Ale mówię ci, każdy gada o tobie i Klausie. Są zadowoleni z tego, że rządzicie. No przecież nie mogło być inaczej. Staram się jak mogę, ale wychowanie syna też nie było łatwe. Czasem trudno udźwignąć koniec z końcem. Klaus był na tych rozmowach z reprezentantami innych wysp? Tak. Po wielkich trudach podpisaliśmy sojusze. Po tylu latach RNA jest nareszcie bezpieczna. To dlatego, że ty nią rządzisz. O proszę, dawno cię nie widziałam. I powiem ci, że nic się nie zmieniłeś. Ej, a gdzie twój mały kompan? Wpadł do mysie dziury? Nie, jest w karczmie. I... chwila. W karczmie. O cholerka, zostawiłam go! Widzimy się później! Brakowało mi tego jej nieroztargnięcia. A ty? Jakieś wieści z miasta? A ty znowu tylko o tej władzy. Nie sądzisz, że za bardzo się tym wszystkim przejmujesz? Martwię się. Jednak cała wyspa pod naszą władzą to nic łatwego. Matka miała rację mówiąc, że rządzenia państwem uczy się przez całe życie. Navi, nie bagatelizuję słów i syny, ale mam wrażenie, że... zresztą nieważne. Navi, Klaus! Lucio wrócił z misji. Nareszcie. Już się bałam, że coś się stało. Jak dobrze was widzieć, martwiłam się, że coś wam się mogło stać. Nie, wszystko w porządku, ale... Chwila. Kto to jest? Jestem Kazar. Proszę mi wybaczyć, że stoję przed parą królewską w tak opłakanym stanie. Niestety, okoliczności, jakie mnie spotkały, nie były zbyt sprzyjające. Navi, wszystko wam opowiemy. Tylko na osobności. Dobrze rozumiem. Zafira, odprowadź proszę Kazara. Zapewnijcie mu wodę i opatrzcie rany. Już się tym zajmę.
Caitlin, pomogłabyś? Nie ma problemu. Dołączę do was później. Dziękuję. Mam nadzieję, że musieliście mieć dobry powód, aby sprowadzać nieznajomego do siedziby. Nasz król jak zawsze nieufny. Będziemy tak tu dyskutować, czy może przejdziemy na stronę? Oczywiście. Chętnie wysłucham o waszej podróży. Słuchajcie, ja naprawdę nie mam tych pieniędzy. Obiecałem, że spłacę dług, więc to zrobię. Obiecałeś, że zrobisz to 4 miesiące temu. No ja z nim nie wytrzymam. Ale bez nerwów mi to proszę. Ci, co tak skakali do mnie, źle skończyli. No co, strach nagle obleciał? Ja rozumiem, że jestem straszny, no ale bez przesady. Ej, a wy dokąd? Znowu jakieś długi. Tristan? Nie wiedziałem, że tu jesteś. A ja nie wiedziałem, że znowu ciągniesz kasę od dresów. Przecież masz mnie na wyciągnięcie ręki. Od przyjaciela to tak słabo, nie uważasz? A ja uważam, że wręcz przeciwnie. Wątpię, abyś mnie przekonał. No jak wolisz potem użerać się z tymi bandytami, to droga wolna. O ile wiem, twoja rodzina zna się z jednym. Chyba nie myślałeś, że cień zostanie tak szybko zapomniany. Chciałeś powiedzieć Escado? Przestał być czarnym cieniem kilkanaście lat temu, więc nie żyj już przeszłością. Ledwo z pieluchy wyszedłeś, kiedy on rozwiązał mafię. Dobra. Już się nie odzywam. Jesteście pewni, że nikt nas nie podsłuchuje? No tak. Aż się zaczynam bać, co macie do powiedzenia. No dobra, to od początku. Wszystko zapowiadało się idealnie. Żadnych problemów czy kłopotów, po prostu zwykła misja dłuższego patrolu wyspy. Drugiej nocy postanowiliśmy odpocząć w pewnej wiosce, i Dina na chwilę się oddaliła od grupy, gdy nas witano. Dina, tyle razy było mówione, że nie wolno chodzić samemu po innych terenach, zwłaszcza na patrolu. Zdaję sobie z tego sprawę, ale pozwoliło mi to się czegoś dowiedzieć. Usłyszałam pewną rozmowę dwóch staruszek o powstającej nowej osadzie na północy wyspy. Gdy podeszłam do nich, przedstawiłam się i zapytałam, gdzie to usłyszały. Jednogłośnie odparły, że kilku z tej nowej osady tu było. Kupić potrzebne towary, a dokładnie jedzenie. Podobno były to kobiety dość biednie wyglądające. Przydałoby się zbadać ten teren. Może jacyś mieszkańcy budują nową wioskę, a nam nic o tym nie wiadomo. Raczej by nas o takim fakcie powiadomili, więc się zgodzę. Trzeba zbadać teren i kogoś tam wysłać. Ale co to ma wspólnego z tym całym Kazarem? Nic poważnego. Znaleźliśmy go pobitego w lesie. No zostawić to tak średnio, a chłop lekko anemii dostał. Ktoś musiał mu nieźle przywalić. Czyli nic ważnego. Dobra, to kogo by wysłać na tamte tereny? Jeżeli będzie trzeba, chętnie wyruszę. Zbiorę kilku chętnych.
Ty i tak za dużo misji bierzesz na siebie. Taka wyprawa może trwać dłużej, a myślę, że potrzebujesz odpoczynku. To może ja się nadam? Oj, nie. Zapomnij. Jeśli to jakiegoś nieznajomego pochodzenia dzikusy, to nie mam zamiaru ryzykować. Mamo, nie mam już 10 lat. Raz i tak już mnie wysłałaś na odludzie i widzisz, żyję. Ta, i wróciłeś z podbitym okiem. A ja bym właśnie go wysłał. Proszę? Łatwo pójdzie rozpoznać, czy są stąd, czy też nie. Zależnie od tego, jak zareagują na niego. No, ewentualnie, jak to będą budownicy, to dostanie kulkę w łeb. No, i to się nazywa ojciec! Mamo, weź, nie rób scen. Jaki ojciec, taki syn. To w takim razie ktoś musi iść z tobą. Samego ci nie puszczę, zapomnij. Co wy byście bez mnie zrobili? Miesiąc cię tu już nie było. Myślałam, że się pod ziemię zapadłeś. Tak jakoś czułem, żeby przyjść i widzę, że trafiłem w porę. No, idealnie. Przemów mojej matce do rozumu, że mogę sam iść na misję, no. Ej, ale grzeczniej, bo zaraz też się nie pozwolę. W zasadzie to mam pomysł, z kim mógłbyś iść. Z tobą? Jezu, to dla mnie zaszczyt będzie! Zawsze marzyłem, żeby iść z tobą na misję. Poczuć tę adrenalinę. Ja to mogę nawet teraz ruszyć. Nie, ja już swoje przeżyłem z twoją nerwiającą matką. Ej! Więc jaki masz pomysł? Pójdziesz z Mireją. To wiecie co, ja to może jednak odpuszczę tę podróż. Jednak byłabym bardziej spokojna, jakbyś ty z nim wyruszył. Tak, wiesz, profilaktycznie. Poradzę sobie. Ty lepsza nie byłaś, gdy przyczepiłaś się do mnie jak grzeb do psiego ogona, kiedy szliśmy do Bergena. To były inne czasy. No to co, młody? Wchodzisz w to? Chyba nie stchórzysz, bo dziewczyna z tobą pójdzie. Na co ja się pisałem? To pakuj się. Rano ruszamy po nią. Jasna sprawa. W takim razie pozwólcie, że już pójdziemy. Miłego wieczoru. To ja też idę. Mam jeszcze kilka rzeczy do załatwienia. Navi, skoro mamy trochę czasu, to... Navi! Przybyli nowi mieszkańcy. Przydałoby się ich powitać. Jasne, już idę. Pogadamy później, dobrze? Jasne. Thank you.
kim jesteś i czemu za mną idziesz. Ej, ej, spokojnie. Jestem tu nowy i po prostu zabłądziłem. Czy mógłbyś mi pokazać drogę do wioski? Naprawdę, nie chciałem cię straszyć. Niech będzie. Chodź. Widzę, że zawierasz nowe znajomości. Weź mnie, nie dobijaj. Mi już chyba dane będzie do końca życia to nieńczenie. I narzekanie, że ktoś chce od ciebie pomocy. Czekaj chwila. Wiedziałem, że skądś cię kojarzę. Czarny cień, tak? Nie. Już od kilkunastu lat nikt mnie tak nie nazywa. Oj tam! Historie przechodzą z dziada pradziada, więc już nie rób z siebie świętego. Miłej nocy! Ty już po załatwieniu tych jakichś spraw? Właściwie nie. Nie chciałem przeszkadzać tobie i Klausowi, więc wymyśliłem pierwszą lepszą wymówkę. Oj tam, więc teraz masz czas wolny? No, na to wygląda. To chodź, oprowadzę cię. Ten teren w nocy jest wyjątkowo piękny. A czy ja prosiłem o oprowadzenie? Nie, ale ja tak chcę. I znowu to samo. Co myślisz? No, całkiem ładnie się urządziliście. Nie powiem, zaskoczony jestem. Czym dokładnie? Tobą i twoją postawą.
Pamiętam, jak przyszłaś, żebym zabił Lanosa. Gdybyś ty wtedy widziała swój wyraz twarzy. Ty się nawet spojrzeć na mnie bałaś. Wcale tak nie było. Oj, było, było. Nie sądziłem, że po tym wszystkim i tak zasiądziesz na tronie. Życie jednak jest przewrotne. Dokładnie. Rozwiązałeś mafię, ustatkowałeś się, masz córkę. Mam nadzieję, że kiedyś ją poznam i twoją wybrankę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Są dość źle nastawione do królów. Chyba rozumiesz? No tak. Złe doświadczenia pewnie. Ale może się to kiedyś zmieni. Jak ma na imię ta twoja partnerka? Nie za dużo tych pytań jak na jedną noc? Znasz mnie. Jestem dociekliwa. To wiem nie od dziś. Dobra. Odprowadzę cię i idziesz spać. Ktoś mi tu znowu niańkuje. Chyba się od tego nie odzwyczaję. Tristan, tutaj jesteś. Mi ciebie również miło widzieć. Co to się stało, że tak wcześnie wstałaś? Dowiedziałam się o twojej misji. Czemu nic nie mówiłeś? Bo zostałem o tym poinformowany dopiero wczoraj. Może mi to nie zajmie długo, więc nie czułem potrzeby, żeby się żegnać. Akurat tego nie bądź pewny, że zajmie ci to chwilkę. Powiedzmy, że myślę optymistycznie. Na pewno nie zostanę tam na długo, trzeba się tylko rozeznać w terenie. Mimo wszystko, chciałabym ci życzyć powodzenia i żebyś wrócił cały i zdrowy oczywiście. O to się nie martw. Wrócę na pewno. Pilnuj tylko Iwana, żeby znowu nie brał kasy od tych zbirów. Zrozumiano. Uważaj, żebym się nie stęskniła. Zanim się obejrzysz, już będę w domu. Nie pierwsza i nie ostatnia taka misja. Ile ja bym dała, żeby była ostatnia? Za dużo wymagasz. Do zobaczenia, Liza. Widzimy się za kilka dni. Będę na ciebie czekała. Tristan to zawsze taki punktualny? Zapewne coś go zatrzymało. Już nie bądź taki w gorącej wodzie kąpany. Oho, ktoś tu dalej rozdrapuje blizny z przeszłości. Możecie przestać? Ile wy macie lat? A czy ja powiedziałem coś nietaktownego?
Wystarczy to, jak pożerasz wzrokiem za każdym razem, gdy mnie widzisz. To akurat z Preventem mieliście wspólne. Nie waż mi się wspominać o Prewencie w mojej obecności. Wykorzystał swoje ostatnie słowa w twoją stronę. Nie po to, żebyś sobie teraz z niego drwił. Klaus, ogarnijcie się! Zachowujecie się gorzej niż dzieci. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Gotowy? Do bólu gotowy. Możemy ruszać. Wpadnę tu jeszcze na dniach. Chodź młody. Ej, no tylko nie młody, dobra? Navi. Nic nie mów. Minęło tyle lat, a wy nadal macie do siebie problem. Rozumiem, że jesteś bardzo czuły na temat o Prewencie, ale nie może on być powodem, dla którego nieustannie syczycie do siebie. Tu nie chodzi o Prewenta. Przynajmniej nie tylko o niego. Ta, okłamuj mnie dalej. Idę się zobaczyć z Rawią. I co? Znowu lejesz temat, jak gdyby nigdy nic i nawet godziny nie spędzimy razem? Spędzamy codziennie. Ona też zasługuje na uwagę ode mnie. Dzień dobry, pani. O, witaj, Kazar. W czymś mogę pomóc? Nie. Chciałem tylko przekazać, że macie piękne królestwo. Nigdy nie byłem w stolicy i nie sądziłem, że tu jest tak pięknie. Nie śmiem powiedzieć, że chętnie ujrzałbym inne miejsca w królestwie z pani towarzystwem. Oczywiście jako przewodniczka. Mogę poprosić kogoś, aby cię dokładnie oprowadził. Ja niestety nie mam czasu. Jednak nalegam, no bo kto może znać lepiej te miejsca niż sama królowa? Uparty jesteś, ale dobrze. Przyjdź wieczorem. Oprowadzę cię, ale nie obiecuję, że dokładnie, bo mam wiele obowiązków. Dziękuję, na pewno będę. W takim razie do zobaczenia. Kto to niby był? Nowy mieszkaniec. Kazar? Czy jak mu tam? I co chciał? Żebym go oprowadziła po terenie. Czemu by też? Zazwyczaj mieszkańców oprowadza straż. Nalegał? To się zgodziłam. Będziemy tak stać, czy pójdziemy gdzieś? No dobrze, dobrze.
Ja tak tylko przypomnę, że nadal chciałbym iść z tobą na tę misję. Niestety zdania nie zmienię. Skończyłem z tym trybem życia i dobrze o tym wiesz. Zawsze warto mieć nadzieję, albo ponegocjować warunki. W ogóle, zawsze mnie ciekawiło, skąd taka decyzja u ciebie, żeby z tego zrezygnować. Kiedyś każdy drżał, jak słyszał o czarnym cieniu. Teraz mówią o tobie, jak chcą wystraszyć dzieci, żeby się nie oddalały. Uznam to za komplement. To dowiem się, czemu zrezygnowałeś? Odpowiem ogólnie. Znudziło mi się. A ja jednak wolę szczegóły. Mama mi tylko opowiadała, że wykonałeś dla niej misję z Lanosem, a potem odnaleźliście się na odludziu RNA. Czekaj, nic więcej nie wspominała? W zasadzie to nie. Nawet ojcu nie mówi więcej. Jakoś tak zawsze unika twojego tematu. A, właśnie! Jeszcze wiem tylko, że w dzień koronacji zostawiłeś ją na 10 lat. Pamiętam, jak byłem dzieciakiem i wróciłeś po tak długim czasie. Potem was już odwiedzałem co jakiś dłuższy czas, więc nie maruj, młody. Ale dziwi mnie, że tak ogólnie o mnie opowiadała. Mówisz, jakby coś było na rzeczy. Możesz mi powiedzieć, jeśli tylko... Nie. Skoro Navi wam nie mówi, to widocznie nie chce się tym dzielić. W sumie mi też się do tego nie pali. A ta wasza znajomość miała wpływ na to, że zrezygnowałeś? Jesteś tak upierdliwy jak Navi. Po kimś to muszę mieć. Więc... Może miała, może nie. O, wielkie mi tajemnice. A żebyś wiedział. Chodź szybciej. Przydałoby się do wieczora być na miejscu. Trochę nam zeszło. Mam nadzieję, że Klaus się na mnie nie obrazi. Już jest obrażony. Bez różnicy. No ja nie wierzę. Znowu jakieś sprzeczki? Żadne znowu. Sapy ciągle do Eskado, Eskado do niego i tak w kółko. Serio? Nadal mają na pieńku? Serio, serio. Weź z nim pogadaj czy coś. Jest wieczór, masz teraz wiele czasu, więc siomi do niego. Nie wydaje mi się, żeby skończyło się to pozytywnie. Navi, nie denerwuj mnie nawet. No dobra. Mam nadzieję, że się nie spóźniłem. Nie. Wypadło mi z głowy, że ci obiecałam. No chyba nie. Kaza, skaza, czy jak ci tam? Ja cię oprowadzę, królowa ma coś do załatwienia. Obiecała mi, że mnie oprowadzi, więc na pewno czas zarezerwowała. Ravia, on ma rację, obietnic się dotrzymuje. Chodź, jak się pospieszymy, to w godzinę się wyrobimy. Trupie. Sądzę, że najprościej byłoby... Klaus! Proszę mi wybaczyć, ale to pilne. Pilne, mówisz. Zafira, zostaw nas samych. Jasne. Słuchaj, nie wiem jak jest teraz między... Mną a Navi? To w takim razie podziękuję za rozmowę. Klaus, do cholery! Ona poszła z tym kazom na jakąś oprowadzankę! Gdzie? I z kim?
Ten nowy. Słuchaj, ja wiem, że ty bardzo nie ufasz obcym i powinieneś... Gdzie poszli? A bo ja wiem. Zapewne gdzieś przy wodzie będą. Nawi, cholera jasna! Cię ze skóry, czy jak? O co ci znowu chodzi? O co mi chodzi? Ty szwendasz się z nieznajomymi po nocach. Z całym szacunkiem, królu, ale pańska żona miała mnie tylko prowadzić po terenie. Nie miałem ty nic... Ty! Milcz! Klaus! Wracasz teraz ze mną i nie chcę słyszeć żadnego ale, bo... Bo co? Dawno mnie tu nie było. Racja, ale nie to teraz istotne. Musimy jak najszybciej znaleźć Mireję. Powinna gdzieś tu by... Tristan? Typowy książulek. A co ty tu robisz? Może dasz się gdzieś zaprosić? Sam tu jesteś? Ja... no... Przepraszam bardzo. Skado, my tylko... No dobra, idziemy. Jak zawsze to samo. No co? Ja nic nie zrobiłem! Trzymajcie mnie. No mówię ci!
Ile to już? 5-0? Masz lepszą formę. Nie wydurniaj się. Uznam to za komplement. Hej, powiedz mi, a twój ojciec to z kim tam lezie? Że co? O nie. Na pewno cieszycie się na swój widok. Ta, ogromnie. A ja za to nie bardzo. Mogę wiedzieć, co on tu właściwie robi? Nie przypominam sobie, żebyśmy przeszli na ty. Książulek. Książę? Zazwyczaj naszych terenów. Tak, tak. Powiedzmy, że sytuacja jest nagła i musiał do nas na chwilę przybyć. Ta dwójka, pozwólcie za mną. Salwa, przyjdę do ciebie później. Że co? Czekaj. Ja i on razem na misję? Kto wpadł na taki durny pomysł? On! Innej opcji nie było. Ich dowódca ma za dużo na głowie, a Tristan sam nie pójdzie. Nie i jeszcze raz nie! Ja mam ważniejsze sprawy na głowie. Na przykład co? Tak myślałem. Stąd macie całkiem niedaleko. Na spokojnie, jak wyruszycie wieczorem, to powinniście być rano. A jak okażą się buntownikami i urżną mu łeb? I mi przy okazji też? Dlatego wejdziecie tam niezauważeni, obczajcie teren i stwierdzicie, czy powinniście się im pokazywać. Ma rację. Rozglądniemy się i zobaczymy. Nie jest trudne ocenić, czy są nastawieni pokojowo, czy wrogo. Znalazł się wielki specjalista. Mireja, ochłoń. Wyruszycie na wieczór. Oczywiście, ojcze. Szykuje się świetna wyprawa. Gorzej trafić nie mogłam. Mireja! Myślałam, że dłużej wam zajdzie. Tobie co? Salwa, nie mam nastroju. Gdyby to było coś nowego. Weź nie strzelaj fochów, tylko mów o co chodzi. No, niech będzie, ale nie tutaj, chodź tam. Tristan i ja idziemy na misję. Podobno na Erenei powstała nowa niezarejestrowana osada. Dowódca wojska nie mógł iść przejrzeć tamtych terenów, więc wysłali mnie i księcia. Super, nie? Nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie całkiem logiczne. Zobaczycie ich reakcję na błękitną krew i jak to mówią. No pewnie! A jak im się to nie spodoba, to powieszam sobie mój łeb na ścianie. Normalnie żyć, nie umierać!
Na moje oko, to ci bardziej nie pasuje Tristan w tym wszystkim, niż cała ta misja. Przecież ty lubisz takie akcje. Wcale nie. Już ja znam te twoje numery. Naw, znaczy królowo? O, Kazar, nie zauważyłam cię. W czymś mogę pomóc? Nie chcę niczego narzucać, ale może ja powinienem zadać to pytanie. Nie chciałem, aby nasze wczorajsze spotkanie się tak zakończyło. Mam nadzieję, że nie miała pani potem z tego problemów. Nie, nie. Klaus bywa nerwowy i czasem zazdrosny, ale nigdy nie zrobiłby mi krzywdy. Z całym szacunkiem, ale nic nie wspominałem, żeby cię miał uderzyć. Wybacz, dopowiadam sobie czasem jakieś historie. Jestem po prostu zmęczona. Zapewne zaraz ktoś podleci i będzie chciał, żebym coś załatwiła. Pozwoli pani, że coś na to zaradzę. Zapraszam za mną. Gdzie ty idziesz? Przed siebie, tam gdzie cię nie znajdą. Idziesz czy nie? Wiesz, już mam dosyć problemów po ostatnim incydencie, więc podziękuję. Dzisiejszy trening przeszedł rewelacyjnie. Całe wojsko zyskuje coraz więcej umiejętności. Jeśli chodzi o patrole po mieście, nie natknęliśmy się na żadne podejrzane rzeczy. Mieszkańcy czują się swobodnie i bezpiecznie. Natomiast jeśli chodzi o... Klaus? A tak, tak. Słucham cię. Skąd to rozkojarzenie? Wszystko w porządku? Tak, dlaczego miałby nie być? Wiesz, znałam dobrze Prewenta. Z daleka potrafiłam wyczuć jego kłamstwo. Marszczył wtedy lekko nos. I ty robisz tak samo. Miałaś z nim dobre relacje. Jeśli chodzi ci o związek, to nie. Wiesz, nie ukrywam. Byłam w nim zakochana przez pewien czas. Ale z biegiem czasu widziałam, jak wielkim uczuciem obdarzył Navi. Nie potrafił się od tego uwolnić, ale kto wie, może nawet tego nie chciał. Navi była jedyną znajomą osobą w jego życiu, której nie dopadła klęska pożaru. Nie dziwię się, że ją kochał i chciał przy niej być. Tak samo wtedy, gdy umierał. Na pewno chciałaby zamiast mnie czy Eskado była tam ona. Wybacz, że zapytam, ale mówiłeś kiedyś, że jego ostatnią prośbą było to, abyś zajął się Navi. Czy to właśnie dlatego z nią jesteś? Że co? Oczywiście, że nie. Kocham ją. Byłbym w stanie poświęcić wszystko dla niej. Od pierwszego momentu, gdy ją spotkałem, czułem dziwną potrzebę, aby jej pilnować. Była jak takie dziecko, które samo nie wiedziało, czym jest życie.
Wszystko się zmieniło, gdy dowiedziałem się, że to córka Margota. Ja ją chciałem zabić. Boże, jakim ja byłem idiotą. Nie rozdrapujmy starych ran. Liczy się to, co jest teraz, czyli wasze szczęście. Prevento na pewno jest szczęśliwy, że natrafia na ciebie. Prevento może i jest dumny. Ale czy ona sama nadal tego chce? Opcja pod tytułem Eskado idzie ze mną nadal aktualna. Tristan, nawet mnie denerwuj. To dobra szansa, żebyście się dogadali, czyż nie? Tak. Książę i córka byłego mafiozy. Co może pójść nie tak? Jak tak to teraz mówisz, to jakbyś opisywał mnie i twoją matkę. Wierz mi, że mimo różnicy charakterów, każdy jest w stanie się dogadać. Jak się chłop z chłopem spotkają, to gorzej niż laski na plotkach. O czym tak dyskutujecie? O tym, jak przypadkowo by cię coś złapało i twój ojciec miałby pójść za ciebie. Dobrze, że za marzenia nie karają. Idziemy? Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Słuchaj, ja naprawdę mogę... Tristan! No dobra, dobra. Idę. Jest środek nocy. Gdzie ty tyle czasu byłaś? Na spacerze. Już nawet tego mi nie wolno? Z kim? Chyba nie masz zamiaru teraz mi wywiadu robić. Oczywiście, że mam zamiar. Szlajesz się z jakimś gościem wieczorami, którego nawet nie znasz. Typ się pojawił nie wiadomo skąd i na dodatek tu został. Nie wydaje ci się to nawet odrobinę podejrzane? Czy ty zawsze musisz widzieć wszędzie problem? Szukasz zaczepki na każdym kroku. Nic ci nie pasuje. Robisz jakieś sceny zazdrości przy mieszkańcach. Rzucasz się na każdego ogiera, z jakim tylko rozmawiam. Ty masz jakieś problemy z emocjami. Co ostatnio było ze Skado? Dalibyście sobie już obaj siana. Nie szukam żadnego problemu. Wystartował mi na brata, który uratował mu dupę, a teraz ma czelność szydzić sobie z tego. Ty naprawdę jesteś głucha na każde jego słowo. Eskado to, Eskado tamto. A gdzie do cholery w tym wszystkim ja jestem? Wiecznie nie masz dla mnie czasu. A gdyby on tu teraz przyszedł, leciałabyś za nim, nawet nie zastanawiając się, czy... W przeciwieństwie do ciebie, on mnie nie chciał zabić i mnie chronił. Więc trzeba było się z nim związać, a nie ze mną. Nikt nigdy nie nauczył mnie, co to znaczy kochać. Każde doświadczenie zdobywałem na własnej skórze. Dopiero ty mi pokazałeś, że istnieje coś silniejszego od nienawiści. Pierwszy raz komuś pozwoliłem wejść we własne życie. Wiesz co? Nie sądziłem, że kiedyś tego pożałuję. Jeśli to jest ta miłość, odbierz mnie.
przepraszam. Musisz tak przebierać tymi nóżkami? Książulek traci kondycję. Oj, biedaczysko. Tak to jest, jak wszystko pod nos przynoszą przez całe życie. Wypraszam sobie. Jestem pewien, że lepiej ode mnie wyszkolona nie jesteś. Mój drogi, rzuciłabym ci wyzwanie, ale nie chcę cię ośmieszyć. Lepiej daruj i ruszaj szybciej swoimi książęcymi patykami. O nie, tak się bawić nie będziemy. Co ty robisz? Skoro jesteś taka cwana, to dawaj. Założę się, że tego nie przeskoczysz. Patrząc obiektywnie, ty też nie. Mówisz? No to patrz teraz. Pogodzona z porażką? Chciałbyś. Dobra, Mireja, to tylko mała skarpa. Z bardzo głębokim spadem, ale... A, dobra, raz go się śmierć. Mireja! Ała, cholera, co się stało? Gdzie ja jestem? Jezu, Mireja, wszystko w porządku? Bardzo cię boli? Nie, nie, jest dobrze, tylko trochę kręci mi się na bani. Ale jest stabilnie. Cholera. Przepraszam cię, to było głupie z mojej strony. Naprawdę nie chciałem, żeby coś ci się... Co cię tak bawi? Czy ty mnie właśnie przepraszasz? Nie. Przesłyszało ci się. Cały książulek. Nic się nie stało. To moja głupota, tak szczerze. Nie jesteś niczemu winien. Chwała Bogom, że nic ci nie jest. Eskado to by mnie chyba na miejscu zrównał z ziemią. Wiesz, to bardzo możliwe. Tak właściwie... Co to za miejsce? Nie mam pojęcia. Doczołgałem cię tu, bo wydawało się tu bezpiecznie. Moment. Ej, zaczekaj!
Mireia? Dobrze się czujesz? Tak, tak. Chodźmy już stąd. Jasne. Dlaczego ja zawsze mam takie wyczucie czasu? Myślałem, że królowa nie powinna sama chodzić o takiej porze. Escado? Co cię tak naszło na odwiedziny? Wiesz, jak coś, to mogę się wrócić. Nie ma problemu. Przecież cię stąd nie wyganiam. Po prostu odwiedzałeś nas rzadziej, temu się dziwię. Brzmisz, jakbyś miała tu zaraz ducha wyzionąć. Dalej się z Klausem kłócicie? Powiedziałam mu kilka słów za dużo. Nie odzywamy się do siebie. Ciągłe kłótnie. Już mam tego dość. Nie chcę nic sugerować, ale nie dziwię mu się. Że co? Nie jestem tu pierwszy raz. Widzę, jak go traktujesz. Stawiasz swoje obowiązki ponad jego samego. Zachowujesz się, jakby ktoś cię zmusił do ślubu z nim. Ale tak nie jest. Kocham go, ale... Nie mogę zaopuszczać obowiązków, bo on chce na spacer. Escado, ja wyrosłam z bycia rozbrykaną małolatką. I zmieniłaś się w bezemocjonalną kukiełkę, która nie widzi nic poza królestwem. Domyślam się, że utrzymanie wyspy nie jest łatwe, ale nikt nie każe ci gonić jak w zegarku za wszystkim. Oderwij się na chwilę od tego, bo zatracisz się sama w sobie. Po prostu chcę, aby mieszkańcy byli szczęśliwi. To jest dla mnie ważne, nie rozumiesz tego? Muszę być wzorem dla innych. Nie mogę dopuścić do tego, żeby widzieli we mnie mojego ojca. Kto ci kiedykolwiek powiedział, że jesteś jak on? Zastanów się 10 razy, co jest dla ciebie priorytetem. Przed tym, jak Klaus oddał ci władzę, to z ust ci jego imię nie schodziło. Byłaś taka szczęśliwa, jak o nim opowiadałaś. Przeżyliście tyle wspaniałych chwil, macie cudownego syna. To nie jest dla ciebie ważne? Tu nie chodzi o Preventa. Przynajmniej nie tylko o niego. I co? Znowu lejesz temat, jak gdyby nigdy nic i nawet godziny nie spędzimy razem? Yeah.
Chyba naprawdę poświęcam mu mało czasu. Cholera, muszę od tego wszystkiego odpocząć. Od tych cholernych obowiązków. Nareszcie myślisz logicznie. Zacznę nawet od teraz. Muszę coś z tym zrobić. Idę do niego, pogadam z nim i powiem, że jedziemy do ciebie na kilka dni. No, czekaj, co? Przyda nam się jakaś odskocznia od szarej rzeczywistości. Może się na to zgodzi. W końcu poznamy twoją wybrankę serca. Nie, Nawi. Nie ma mowy. Nie żartuj. Świeże powietrze, z dala od zgiełku stolicy. Twoja partnerka na pewno się ucieszy. To naprawdę nie jest dobry pomysł. Oczywiście, że dobry. Nie chciałeś mi nic o nim mówić, to ona mi opowie. W końcu się dowiem, nie ma jakby... żadnej wybranki. O czym ty mówisz? Nie ma żadnej partnerki. Czego nie rozumiesz? Ale jak to nie ma? Istniała. Ale Mireja... Przepraszam, że cię oszukałem. Byłem idiotą, cholernym egoistą, który myśli tylko o sobie. Gdybym tylko mógł cofnąć czas, nigdy bym jej tam samej nie zostawił. Nie pozwoliłbym, żeby jakikolwiek frajer podniósł na nią rękę. Straciłem jedyną osobę, na której mi zależało, jak na nikim innym, przez własną głupotę. Ty coś o tym wiesz. Prawda? Gdy widziałaś jego pozbawionego życia, nagle całe ciało odmawia ci posłuszeństwa. Nogi zaczynają drżeć, a serce łamie się na pół. Ona to wiedziała i wiedziała, że sobie nie poradzi. Dlatego mi cię zesłała. Powinniśmy być zaraz na miejscu. Mogłabyś się w końcu odezwać? Milczysz jak grób od kilku dobrych godzin. Po prostu jestem zmęczona. Chcesz odpocząć?
możemy się tu zatrzymać. Coś ty nagle taki troskliwy. Gdybyś do mnie nie pyskowała za każdym razem, to byś mnie poznała też z lepszej strony. Lepszej strony? To taka istnieje? I widzisz? Co tylko nie powiem, to za... Co? To miejsce. Czy to jest... Wiedziałam, że to miejsce zostawiło jakieś pozostałości po wojnie. Escado ci opowiadał? Ze szczegółami. To tutaj wypełnił misję dla twojej matki. I o mało co nie zginął. Rozejrzyj się trochę. Ej, Mireja! Na upartego można tu spać! Mireja? Tutaj skoczył, prawda? Tak, i wypłynął na tamtym brzegu. Wiele razy mi to opowiadał. Mówił, że była to jedna z jego najtrudniejszych misji. Na pewno miał ich o wiele więcej. Do tej pory czasem nazywają twojego ojca czarnym cieniem. Mojego ojca... Tak, dokładnie, jego. Czasem chętnie bym posłuchał o jego misjach, na jakich był. Szczególnie o tej ostatniej, zanim to przerwał. Opowiadał ci o niej? Tak. Byłam nawet na niej. Naprawdę? Wziął własną córkę na misję? Nie spodziewałem się. Kogo musiał zabić? Moich rodziców. Twoich rodziców? Co? Escado nie jest moim biologicznym ojcem, Tristanie. O czym ty mówisz? On... Zresztą, nieważne, chodźmy już. To miejsce w tym lesie. Tam mieszkałaś, prawda? Musisz być taki dociekliwy. Wybacz.
nie powinienem pytać. Ja... byłam małym dzieckiem, gdy to wszystko się stało. Moi rodzice byli zamieszani w hazard. Mieli ogromne długi. Ktoś wynajął cienia, aby ich sprzątnął lub wyszantażował pieniądze. Ani moja matka, ani ojciec nie mieli takiej sumy przy sobie. Uzależnienie sprowadziło ich na takie dno, że nawet zapomnieli, że mają córkę. Tej nocy spałam jak zabita, gdy nagle usłyszałam krzyki, wrzaski. Pobiegłam w stronę hałasu i zobaczyłam ciemną sylwetkę stojącą nad ciałami moich rodziców. Byłam za mała, by zrozumieć, co się stało. Wpatrywałam się jak słup w czarną postać. Jak się domyślasz, był to cień. Spojrzał na mnie i bez jakichkolwiek emocji odwrócił się i odszedł. Zaczęłam biec za nim, ciekawski mały źrebak szukający przygód. Krzyczał na mnie, że mam odejść, a ja się tylko śmiałam i dalej szłam za nim. Robił się coraz bardziej nerwowy, a ja to miałam totalnie gdzieś. W pewnym momencie podbiegłam za blisko, a on po prostu mnie odepchnął. Upadłam na ziemię i zaczęłam płakać. Wpatrywał się chwilę we mnie, aż w końcu podszedł i pomógł mi wstać. Bez słowa zaczął mnie prowadzić do siebie. Mówił, że byłam nie do zniesienia przez całą drogę. Opowiedział mi dokładnie wszystko, gdy miałam 14 lat. Od początku miałam świadomość, że on nie jest moim prawdziwym ojcem. Nigdy nie żywiłam do niego nienawiści za śmierć rodziców. Powiedział mi, że dostrzegł we mnie silną wolę, jak w twojej matce. Mimo wszystko jest dla mnie jak ojciec. Kocham go i nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek mogła go stracić. Ja nic o tym nie wiedziałem. Dlaczego się nie chciał przyznać, tylko kłamał, że założył rodzinę? Myślisz, że nie próbowałam się dowiedzieć? Wiele razy pytałam go, dlaczego nie powie prawdy. Wmawiał mi, że traktuje twoją matkę jak siostrę, więc nie rozumiałam sensu jego kłamstw. Prędzej czy później to i tak wyjdzie. Musisz być niesamowicie silna, skoro nie czujesz do niego nienawiści. On od początku nie krył się z tym. Byłam wychowywana twardą ręką. Nie żebyś pomyślał, że mnie bił czy coś. Tylko najzwyczajniej w świecie był szczery. Nawet i do bólu. Podobno zauważył we mnie coś wyjątkowego i był to jeden z powodów, dla których przestał zabijać. A ja, no cóż, jestem teraz tutaj i za nic nie wymieniłabym tego życia na inne. Nie tęsknisz za rodzicami? Moim jedynym rodzicem jest Eskado. Nikt inny nim nie był. Do końca byłem przekonany, że jednak on komuś oddał serce. Pozory mylą, ale czasem w nocy krzyczy jakieś imię przez sen. Nira? Nita? Pytałam go o to, to mówił, że sam nie wie, o co chodzi i że to pewnie koszmary. A ty? Ktoś już zajął twoje serce? Nie za dużo tych pytań na dziś? A już tak fajnie zboczyłaś z tonu.
Wiecznie kolorowo nie będzie, nie? Dobra, gdzieś tam krzyczałeś, że miejsce do spania znalazłeś. Nigdy nie zrozumiem kobiet. Eskado. Eskado, wstawaj. Boże, Nita. Idźże spać. Ała! Noż. Wstajesz? Czy powtórzyć? Błagam. Przypomnij, żebym cię już nigdy nie brał na misję. Nigdy, okej, tyle. Noc jest piękna, więc spać nie mam zamiaru. A ja nie będę łaził za tobą w środku nocy. Założysz się? No, zrobię jej krzywdę, przysięgam. Musiałam jakoś zbudować atmosferę. Co ty robisz? Proszę cię właśnie do tańca. Chyba nie odmówisz. Nie, to ja mam dwie lewe nogi. Oj, nie marudź. To proste. Jak? Trudne? No dla mnie owszem, nadal trudne. Something told me it was going to fall straight down inside. Oh yeah, I swear we will have not a day. And I don't know why somebody else is in your head. And it makes me feel I'm getting crazy in my brain. If you believe in my eyes, I swear. Klaus, zaczekaj. Ja
jest rano. O tej godzinie zazwyczaj jesteś gdzieś w centrum miasta, więc nie rozumiem, po co mi zawracasz głowę. Chcę cię gdzieś zabrać. Proszę? Nie mam wytłumaczenia na swoje zachowanie, bo oboje wiemy, co robiłam. Nie chcę cię godzinami przepraszać, bo słowa nie zawsze są tyle warte, co czyny. I ty nagle poświęcasz swoje obowiązki na to, aby mnie gdzieś zabrać. Poprosiłam Caitlin i Zafirę, aby mnie zastąpiły. Klaus, proszę. Skąd ta nagła zmiana poglądu? Chyba musiałam posłać kogoś, kto patrzy na to z zewnątrz. Więc ten jeden raz zrobił coś, za co mu mogę podziękować. Czyli zgadzasz się? Pospiesz się, zanim się rozmyślę. Tristan, wstawaj, idziemy. Tristan? Ty kretynie! Ej, za co to było? Już nigdy więcej mnie tak nie zostawiaj, rozumiesz? Wiesz, ile stresu się najadłam, a ty sobie nad wodą stoisz, jak gdyby nigdy nic? Chciałem się tylko napić! Chwila. Czy ty się właśnie o mnie martwiłaś? Nie, po prostu nie mam zamiaru mieć na sumieniu przyszłości tej wyspy. Jasne. No i masz przekichane. Nas goni, prawda?
jak on tu wszedł? Nie mam pojęcia, ale chyba nie powinno go tu być. Matka i ojciec mi mówili, że on trochę podejrzany jest. Trochę, to mało powiedziane. Chodź, zobaczymy, czego tu szuka. On chyba nie powinien tu być. Załatwię to. Czekaj tu. Nie sądzę, aby plątanie się po terenach bazy królewskiej było legalne przez zwykłych mieszkańców. Z tego co widzę, ty ode mnie się niczym nie różnisz, więc odsuń swoje łaskawe 4 litery i daj mi przejść. Moja matka jest oficerem w ochronie królewskiej, więc na pewno jestem wyżej niż ty. Przypomnisz mi, kiedy przeszliśmy na ty? Jakiś problem? Szukam królowej, mam do niej sprawę. Z tego co mi wiadomo, to wyjechała z Klausem. Nie mam pojęcia, kiedy wrócą, a teraz proszę opuścić teren siedziby, zanim zajmą się tym odpowiednie służby. Powoli, młody. Przecież tu nikogo nie chcę zabić. Przekaż królowej o tym, że tu byłem. Dziękuję. Drobnostka. Ojciec mnie nauczył, jak postępować w takich sytuacjach. Jesteś mu u siebie, a to on tu wparował. Ciekawe tylko po co. Myślisz, że to ma jakieś swoje drugie dno? Ja nie myślę, ja jestem pewien. Muszę to przekazać ojcu. Ten typ nie pojawił się tu na darmo. Strażnicy. To chyba normalne, prawda? Myślałaś, że tak o sobie wejdziemy tam, jak gdyby nigdy nic. Ty jesteś głupi czy głupi? No co ci chodzi znowu? Czy ja naprawdę muszę myśleć za nas obojga? Jesteś synem pary królewskiej. Jeśli mają złe zamiary wobec twojej rodziny, zapewne utną ci łeb, jak cię zobaczą. Mireja? Mógłbyś chociaż na moment wykazać się swoim mózgiem i obmyśleć, jak mamy Mireja. Tam... Kim wy jesteście? Proszę wybaczyć zaistniałą sytuację. Ta wiecznie krzycząca dziewczyna to Mireja, a ja jestem... Trigo, jesteśmy podróżnikami. Chodzimy między wyspami i zwiedzamy. W zasadzie trochę się zgubiliśmy i zastanawialiśmy się, czy można wejść za tą bramę, bo ci strażnicy tacy lekko... Przerażający? Ta, ojciec kładzie duży nacisk na wygląd pilnujących. O, gdzie moje maniery? Nela jestem. Miło cię poznać, Nelo. Mam nadzieję, że nie sprawiliśmy kłopotu. Absolutnie. W zasadzie trafiliście idealnie. Trwają przygotowania do festiwalu w naszej osadzie. Jesteśmy bardzo otwarci na nowe osoby na tych terenach. Chodźcie, nie będziecie tak zostali. Nie znają cię. To chyba dobrze, nie?
jest. Tyle lat, a ja nadal mam wrażenie, jakby to było wczoraj. Zatrudnienie cienia, aby zabił Lanosa, poznanie ciebie, treningi, walki. Nie sądziłam, że moje życie wywinie mi taki numer i mimo wszystko zasiądę na tronie. Życie bywa przewrotne. Możesz coś planować wiele lat, a wystarczy kilka chwil, aby to coś poszło w zapomnienie. W moim przypadku było to kilka spojrzeń i cały ster obrał inny kurs. Do tej pory pamiętam, jak z biegiem czasu twój wzrok na mnie się zmieniał. Z każdym spotkaniem był szczęśliwszy. Bardziej ufny, aż pewnego razu zapomniałem wszystko, co planowałem. Cieszę się, że tu jesteśmy. Razem. Żałuję, że tyle czasu zajęło mi docenienie tego, co mam. Dałeś mi szczęście, jakiego nigdy nie miałem. Nie wyobrażam sobie, aby moje życie mogłoby wyglądać inaczej, Klaus. Zrobię wszystko, aby się zmienić. Dla nas i dla Tristana. Wybacz mi. Zostawmy to już, Navi. Chcę tylko mieć u boku tą samą kobietę, którą poznałem lata temu. To ona urzekła mi całą sobą. To ona zmieniła bieg mojego życia i to na lepsze. Przyjrzałem dzięki niej na oczy, które były zaślepione nienawiścią. Klaus, oboje byliśmy zaślepieni, ale to dawne czasy. Teraz jesteśmy tutaj, sami, w miejscu, gdzie zaczęła się cała historia. Masz rację. Po pierwsze, uderzenie w drzewo nie zrobi z ciebie zawodnika. Nie masz prawa mnie pouczać? Bingo. I am what I can see. I am held and I am free. Whatever life.
Myślałam, że wy już na nogach będziecie. Nie do końca. Dajcie pospać. Nie marudźcie, tylko wstawajcie. Dzisiaj was już muszę oprowadzić. Już na pewno zmęczeni nie jesteście. Z tym bym polemizował. Wybacz za niego, bywa marudny. Krzykaczka i Maruda, para idealna. Że jak? Nie, my nie jesteśmy razem. Ja i on? Dobrze, dobrze. Przecież was o nic nie osądzam. Ale skoro podróżujecie we dwójkę, to na pewno kimś dla siebie jesteście. Przyjaciele, nic poważnego. W porządku. Rozumiem. Chodźcie. W sumie, z przyjaźni krótka droga do miłości. Jak ja ci się zaraz odwinę, to przez 3 dni nie będziesz chodził. Osiedliliśmy się tu niedawno. Jesteśmy nową osadą z sąsiedniej wyspy. Kiedyś mieliśmy swoje miejsce właśnie tam, ale pewna sprawa zaciągła nas na Erenę. Pewna sprawa? Co masz na myśli? Sama do końca nie wiem i szczerze nie zależy mi na tym, aby wiedzieć. Jestem szczęśliwa z tym, jak to jest, a jest znacznie lepiej niż tam. Świeże powietrze, piękne lasy i tereny. Tam czegoś takiego nie było. Czyli zostajecie na stałe? Z tego, co mi wiadomo, to tak. Ojciec załatwił z królem i królową Ernei formalności o zajęcie tych terenów. Navi i Klaus. Chyba tak się nazywają. Czekaj, czyli para królewska wie, że tu jesteście? No zapewne wiedzą, skoro ojciec tak mu... Cholera, ojciec i brat. Na co mu taka obstawa? Bo jest tutaj królem. Witaj, ojcze. Kto to jest? Mireia i Trigo, podróżnicy. Zatrzymają się u nas na pewien czas. Stwierdziłam, że festiwal będzie dobrą porą, aby pokazać się z jak najlepszej strony. W takim razie... Witam w moich skromnych progach. Jestem Grandos, a to mój syn Perun. Ogromnie miło was poznać. Dziękujemy za gościnę. Masz dosyć mocną budowę, Trigo. Nie uważasz, ojcze, że nadawałby się do wojska? Synu, oni są tu tylko przejazdem, prawda? Owszem, za jakiś czas wyruszamy w dalszą podróż. Wyśmienicie! Nela, pora wracać. Jesteś potrzebna w bazie. Oczywiście, tato. Gdybyście potrzebowali pomocy, śmiało pytajcie mieszkańców. Postaram się gdzieś was później złapać. Najbardziej mnie zastanawia, na cholerę im to wojsko. I dlaczego kłamią, że moi rodzice o tym wiedzą? Halo? Ziemia do Mirei! Ten Perun się jakoś dziwnie na mnie gapił. Bo jesteśmy nowi, no, nie przesadzaj. Trzeba to wszystko na spokojnie ułożyć w całość. Chodź, pójdziemy gdzieś tam. Ty, masz rację. Patrz tylko, kto wraca. Ty to jednak masz dar przekonywania. Tu bym się kłócił. Navi jest takim typem osoby, że jak na nią nie krzykniesz, to nic nie pomoże. Wystarczyło jej dobitnie wytłumaczyć, na czym polega problem.
o czym plotkujecie? O tobie. Jak trudną osobą do wytrzymania jesteś. W takim razie musicie mieć bardzo silne nerwy, skoro tu nadal jesteście. No, jeden tu gdzieś koło siedziby nadal krąży i cię szuka. Kto? Ten Kazar cały. Pytał o ciebie, od kiedy poszłaś z Klausem. Co on od ciebie chce? Ty go w ogóle znałaś wcześniej? No, właśnie nie. Co on się tak uczepił? Sam chciałbym wiedzieć, ale zbadam to. To wszystko mi czymś ewidentnie śmierdzi. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale idę z nim. Navi, lepiej nie oddalaj się sama. Nie pozabijają się? Za niedługo się dowiemy. Oni coś kombinują. Nie wiedzą, kim jestem. Kłamią, że rodzice wiedzą, że tu są. Posiadają wojsko, co jest zakazane na RNA. A na dodatek ten typ okaże do siebie mówić na panie, jakby sam tu rządził. Tristan, to mogą być buntownicy. Trzeba się dowiedzieć, co planują. To nie zwiastuje nic dobrego. Ale jaki byłby tego cel? Przecież rodzice nie zrobili nic złego. Kolejnemu się na łbie coś przestawiło, że chce wyspę przejąć? Nawet nie próbuj podawać tu mojego ojca za przykład. Sam to zrobiłeś, filozofie. Nie panikuj. Jak na razie widać, że się osiedlają. Dowiemy się, o co tu chodzi i powiemy wszystko twoim rodzicom. Nie możemy nagle zniknąć, bo domyślam się, że coś jest nie tak. Czyli chcesz tu zostać, co? Nie chcę, tylko muszę. A to różnica. Przyznaj, że gdybyś faktycznie mnie nie lubiła, to jak najszybciej byś chciała wracać. A tu proszę. Ktoś chce się dalej męczyć ze mną. Wykonuję tylko to, co zlecił mi mój ojciec. To wyłącznie misja. Nie dodawaj sobie. A może to już nie tylko misja? Co ty chrzanisz? Może po prostu w planie mam teraz co innego? Tristan? Żartuję przecież. Widzisz, jaka spokojna jesteś, jak się do ciebie dobrze podejdzie? Jesteś nienormalny! Weszliśmy cały teren i nigdzie go nie ma. Może dał sobie spokój. W takim razie ja wracam. Navi nie może być teraz sama. Ej, Klaus.
Wybacz za to, co wtedy powiedziałem o prewencie. Nie chciałem, abyś to źle odebrał. Wiem, że on poświęcił się za mnie i musiałby być skończonym dupkiem, aby obrażać go po śmierci. Cieszę się, że to zrozumiałeś. Nie będę trzymał do ciebie urazy. Ja też przepraszam za moją reakcję. Jestem bardzo wyczulony na jego temat. Wiesz może, skąd Prevento wiedział o tym, że znam się z Navi? Myślałem, że ty mi powiesz. Najbardziej zastanawia mnie fakt, że skoro cię tak nienawidził, to czemu kazał się tobie nią zająć? Czyli oboje jesteśmy niedoinformowani. Widocznie jest coś, o czym nie wiemy i zapewne się nie dowiemy. Dobranoc. Dobranoc. I ty tak zawsze każesz się zaskakiwać atakami na siebie? No co, muszę mieć coś z życia, ta ciągła monotonia mnie nudzi. Słuchaj, ja to mam dzień w dzień inne zadanie. Prowadzę świetne życie i bardzo Z tego co widzę, bardzo rozsądne. Tobie już starczy. Nie tatkuj mi tu teraz. Ja dorosła i sobie poradzę. Jak się bawicie? Mireja już poszalała. Ale festiwal wygląda pięknie, naprawdę. Zawsze robimy wszystko na 100%. Nela, kochana, powiedz mu, że jest sztywny i się nią nie bawi. Myślę, że doskonale słyszał. A teraz wybaczcie. Idę popytać innych, jak się bawią. Do zobaczenia. Może chcesz już wracać? Ja? Coś ty! Ja dopiero zabawę zaczęłam. Może dałaby się dziewczyna zaprosić do tańca? Nie ma na to ochoty. Trigo! Proszę wybaczyć. Nie wiedziałem, że zajęta. To miało być. Nie możemy tu nikomu ufać. A ty już w szczególności będąc w takim stanie. Escado? Nita? To ty? A kogo się spodziewałeś, co? No już, w porządku. Słuchaj, muszę ci Proszę, coś... wybacz, że cię w tej zostawiłem. Nie wiedziałem, że... Nic nie szkodzi. To nie była twoja wina. Wiem, że zapewne masz wiele pytań, ale nie mamy czasu. Gdybym tylko wiedział, kto ci to zrobił. Escado, to naprawdę nieważne. Ona jest w niebezpieczeństwie. Kto? O kim ty mówisz? Navi. Twoje przeczucia są jak najbardziej wiarygodne. Musisz ją znaleźć. Nita, o czym ty gadasz? Navi poszła do Ravi. Są razem u niej.
nic jej nie grozi. Khazar nie pojawił się tu na darmo. Nita, czekaj! Navi. Cholera jasna! Klaus, gdzie Navi? Powinna być u Ravi. Co się dzieje? Potem ci wytłumaczę. Musimy ją znaleźć. Teraz! Zabierzcie ją stąd! Może się nie obrazi, jak wejdę na chwilę. Mireia, córka Słynnego Cienia, będąca legendą całej wyspy. Co? O czym ty mówisz? Racja, to się nie klei, moja droga. Dam sobie głowę uciąć, że nie jesteś do końca jego córką, czyż nie? Mam rację? Trafiłem w czuły punkt. Wybacz, nie chciałem. Logiczne było to, że Navi złamała mu serce. Nie potrafi jej mieć dla siebie, więc znalazł sobie zastępstwo. Nic o mnie nie wiesz. Odejdź lepiej i daj mi spokój. Trigo będzie mnie szukał.
Że kto? Dobrze kłamiesz, mała, ale chyba obaj wiemy, że ten twój towarzysz dużo znaczy dla tej wyspy, prawda? Chyba musiałeś się mocno uderzyć w głowę. Nie radziłbym, z uwagi na to, że ojciec jest głupi, niezbyt mądry, to nie rozpoznał naszego księcia. A gdybym mu tak powiedział? Czego chcesz? Gdzie ona jest? Ten Perun się jakoś dziwnie na mnie gapił. O nie. Teraz ładnie mi powiesz, gdzie znajdę twojego ojca. Trzymaj się lepiej od niej z daleka. Popełniłeś duży błąd, Krystania. Co? On wie. Jesteście skończeni. Nie mów ho, zanim nie skoczy. Daleko nie uciekniecie. Is this the end?
To wszystko moja wina. Gdybym nie był tak powściągliwy... Tristan! Gdybym był bardziej uważny, nie wciągnąłbym nas w ten syf. Tristan! O cholera, od początku wiedziałem, że coś jest nie tak. Zamiast od razu odejść i przekazać wszystko rodzicom, skazałem Tristan! Nas na... Tristan! To nie jest twoja wina. Moja i nie staraj się mnie pocieszać. Chciałem się wykazać, dowiedzieć się szczegółów, nawet nie mając odpowiedniego doświadczenia. Mogłem nas stąd zabrać, powiedzieć wszystko ojcu i nic by nam nie groziło. A teraz siedzimy tutaj i nikt z naszych rodzin nie wie, co się z nami dzieje. Schrzaniłem Mireya i to przez własną głupotę. Nigdy nie będę taki jak mój ojciec, choćbym nie wiadomo, jak się starał. Już tego nie odwrócimy. Nic nigdy nie dzieje się przypadkiem. Widocznie tak musiało być. Nie mieliśmy pojęcia o powadze sytuacji. Popełniliśmy błąd, ale szukaniem winnych go nie naprawimy. Właśnie, ten cholerny błąd! Ojciec mi zaufał, Mireya. Myślał, że jestem gotów wyruszyć na tą akcję, a ja go zawiodłem. Nie wykazałem się niczym prócz lekkomyślnością. Co ze mnie za następca tronu, skoro nie potrafię nawet wykonać jednej rzeczy dobrze? Jeden błąd na tle wielu innych racjonalnych decyzji. Jeszcze nawet nie miałam okazji ci za to wszystko podziękować. Podziękować mi? Za co? Gdyby nie ty i twoja odwaga, Perun by mnie zabił. To dzięki tobie nadal tu jestem. Uratowałeś mnie i to kilkukrotnie. Klaus i Navi byliby z ciebie dumni. Wychowali cudnego i odważnego syna, którego ja nie potrafiłam w tobie dostrzec. Dopiero gdy cię poznałam, zauważyłam, że za tą twarzą kryje się zupełnie ktoś inny niż w mojej wyobraźni. Nie wiedziałem, że kiedykolwiek usłyszę coś takiego od ciebie. Zaufałaś mi, a ja cię zawiodłem. Przepraszam. Nie, nigdy mnie nie zawiodłeś. Nie żałuję tego, że ci zaufałam. Jest mi wstyd, że pewnych rzeczy nie dostrzegłam wcześniej. Jestem wdzięczna losowi za to, że cię postawił na mojej drodze. Nie wiem, co dokładnie się z nami stanie, ale ta misja z tobą to jedno z lepszych doświadczeń w moim życiu. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Mireya? Obiecuję, że zanim to wszystko się skończy, spłacę swój dług. Gadaj, co wiesz. Nic wam nie powiem. Kto ci kazał mnie zabić? Milczysz. Myślisz, że my nie mamy sposobu na takich jak ty? Klaus,
Martwy nam się nie przyda. Lucio. Przyprowadź wilki. Że co? Pozwoliłem ci mówić. Obiecuję, że za to, co chciałeś zrobić, będziesz gnił i cierpiał, aż się wykończysz. Grandos! Nowa osada. Grandos, to on nimi przewodzi. Chcą was obalić z tronu zaczyny Margota i Klausa. Wysłali mnie tutaj, abym się zbliżył do Navi i ją zabił. Powtórz jego imię. Grandos! Chwila! To ty jesteś Lucio? Znacie się? Pamiętasz, jak ci mówiłem, że kiedyś trenowałem wojska na innej wyspie? To było u Grandosa. To powalony psychol. I dlatego od niego odszedłem. To znaczy, że... Tristan Mirey. No cholera jasna! Lucio, zbierz wojsko! Natychmiast! Ja też idę! Nie ma mowy. Zostajesz. Nie mogę pozwolić, abyś się narażała. Ale to też mój syn! Nie mogę cię znowu zostawić samego! Wrócę. Obiecuję. Navi, porozmawiamy jak wrócę. Obiecuję. Witam wszystkich tu zgromadzonych. Jak już wszyscy wiedzą, wczoraj zmarł mój jedyny syn. Zabójstwa dopuściła się ta dwójka! Jak śmieliście wtargnąć na nasze tereny i mieć sumienie skrzywdzić członka mojej rodziny? Takie samo jak ty, gdy bez skrupułów zająłeś tereny moich rodziców. Jak mogłem tego nie zauważyć? Syn Navi i Klausa, wnuk najgroźniejszego tyrana na wyspie. Tristan, ty wiesz, w co się teraz wpakowałeś?
nie w takie wielkie bagno jak ty. Pyskaty jak matka, co? Tutaj nikt ci nie pomoże. Obalę całą waszą dynastię. Potomkowie Margota znikną z powierzchni ziemi. A ty będziesz pierwszym z nich. Stąpasz po cienkim lodzie, kolego. Chcę ci tylko przypomnieć, że jak na razie to liczebność twojej rodziny się zmniejsza. Uważaj! Weźcie go stąd!
Ała. Mój łeb. Tristan! Wstałeś! Boże, jakie szczęście, że nic ci nie jest. Jak noga? Noga? Jaka noga? Co ja tu robię? Nie pamiętasz? Chcieli ci urżnąć łeb, ale w ostatniej chwili wparowali nasi i ratowali sytuację. Rozgromili tę osadę. Grandos nie był przygotowany na ten atak, tylko ty trochę oberwałeś. Tylko jakieś prześwity. To stało się zbyt szybko. Z ojcem wszystko w porządku? Nic nikomu się nie stało. Wszyscy uszli praktycznie cali. Mój ojciec jednak umie dobrze wyćwiczyć wojsko. Co nie oznacza, że nie musisz wypoczywać. Oszczędzaj siły. Mimo, że spałeś kilka dni, to rany szybko się nie zagoją. Jednak chcę się zobaczyć z rodzicami. Są gdzieś tu? Powinni być w pobliżu. Byli 30 minut temu u ciebie. Dzięki. Boże, Tristan, obudziłeś się. Jest wszystko dobrze, mamo. Kilka ran przecież mnie nie zabije, tylko na bani mi trochę siadło. Jestem z ciebie dumny, synu. Wykazałeś się ogromną odwagą. Dziękuję, ojcze. Starałem się jak mogłem, aby tylko jej... Chwila! Mireia! Co z nią? Gdzie ona jest? Tristan, ona... Słuchaj, Asgardo zabrał ją od razu na opuszczone tereny. Nie żyje, prawda? Tristan, na pewno zrobili wszystko, co w ich mocy. Nie uwierzę w to. Czy ty mnie właśnie przepraszasz? Eskado nie jest moim biologicznym ojcem, Tristanem. Nie chcę, tylko muszę. A to różnica. Dziękuję ci.
za wszystko, co z nami zrobiłeś. Obiecuję, że zanim to wszystko się skończy, spłacę swój dług. Każda historia ma swój koniec i początek. Czasem niektóre, nawet najmniejsze decyzje w życiu potrafią wywrócić je do góry nogami. Tak było w przypadku Navi, niespełnionej i rozkapryszonej księżniczki, która za wszelką cenę pragnęła uciec od tronu. Teraz jest odpowiedzialną królową, żoną i matką, a życie toczy się dalej. Po roku od ataku Grandosa Tristan przejął tron, a u jego boku stanęła Mireille. Tak jak Navi i Klaus godnie rządzili Ereneą. Oczywiście z małą pomocą. Panowanie tej dynastii trwało jeszcze wiele lat, ale żadne z potomków nigdy nie zapomniało o pięknej historii ich przodków. Legenda nadal trwa. Kto wie? Może karty tej kroniki nigdy się nie skończą. Thank you.
Dziś widzę, że być miałam tłem, lecz tak już jest, że z ran płynąć może tylko twoja krew. Kochałam cię, nim ujrzałam, że na barkach masz świat cały, jednak światem tym nie byłam ja. Czy to głupie cię kochać, czy chcieć pomóc, to grzech? Czy dookoła wiedzieli wszyscy, że uwierzyłam ci z tych kłamstw? To nie była wspólna gra. Okłam raz, okłam dwa, dasz mi biegło, czy też raj? Nigdy mych nie ujrzysz łez, bo to nie czas na śmierć. Odrzucę precz każde wspomnień, wspólny cel. Przeszłość ciągle dręczy mnie, przypomina mi wciąż, że uwierzyłam ci z tych kłamstw. To nie była wspólna gra. Okłam raz, okłam dwa, dasz mi piekło, czy też raj? Nigdy mych nie ujrzysz łez, bo to nie czas na śmierć. Nie czas na śmierć. Nie czas na śmierć. Dzieci, zbierajcie się. Mamy kilka spraw do załatwienia.